Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się kolejny już raz w grze Hollow Knight. No i cóż, po ostatnich przygodach związanych z uzyskaniem drugiej maski, co w sumie było nieplanowane, dalej jesteśmy na terenie w sumie chyba Fog Canyon, ale pewnie jestem. Przy okazji tak, mam sobie przejście i no, jesteśmy w kanionie mgieł. Nie wiadomo gdzie, jak, po co. Za chwilę, nie mówcie mi, że to jest tam. Ha. Ale dobra. Mniejsza z tym. Słyszałem tutaj robaka. Więc jeśli tu jest gdzieś, wiecie, ten cały graby człowiek mutant, to trzeba go poszukać. Tak, dzisiejszy epizod prawdopodobnie był poświęcony właśnie poszukiwaniem ich. Bingo! Tym razem dobrze pomyślałem. Się udało, jej, kolejny do kolekcji. I w ogóle, tak. No i tak, teraz już definitywnie, ostatecznie, raz na zawsze musimy zobaczyć i tak, jesteśmy już na terenach, na których byliśmy. Przynajmniej tak, jak się orientuję. A podkreślam, moje umiejętności orientacyjne są zbyt małe, żeby móc na nich rzetelnie polegać. Ale tak, jeśli zejdziemy tutaj, to chyba dotrzemy w końcu, tak, tutaj dotrzemy. To nie pamiętam konkretnie, jak się ta postać nazywała, ale jest tutaj taka jedna po prostu, która bank po prostu prowadzi, można tam, wiecie, geł u nich zostawiać na wypadek, gdybyśmy się bali o nie. I tak, co jeszcze więcej mogę o tym powiedzieć? No a tam dalej już było chyba Queen Station, czegoś tak, wiecie, co pomiędzy, jak to się nazywało, no to tym grzybowym, a właśnie Fog Canyonem. Oczywiście. Jakby było inaczej, no muszę nie unikać tych wszystkich majtus sruwających dużych. Ale dobra, mniejsza z tym. Jak mówię, na razie się tym nie przejmujmy. Główny cel jest oczywisty. Idziemy zbierać różne rzeczy w różnych celach. Głównie skupimy się właśnie, jak mówiłem, już na tych grabach. Bo tak, można za niej niezłą gotówkę dostać, a no, nie ukrywam, chciałbym już ulepszyć pozostałe też te przypinki, wiecie. Na wersję, że tak nazwę, niezniszczalne, więc no, dałoby się mi trochę gotówki. Póki co, właśnie jeszcze, jak mam okazję, to chciałbym pozwiedzać. Pamiętam, że tu było dużo miejsc, do których właśnie nie mogłem wcześniej dojść. Okej, nie wiedziałem, że to ma takie właściwości bumerangowe. Serio? Wylatuje sobie tak daleko, że tego nie widać, a potem nagle wraca? No i tak, dobrze pamiętam, że jest tutaj właśnie takie coś, przez co nie możemy przejść, że nie mogliśmy. No teraz już to jest akurat łatwo możliwe. Inaczej mówiąc, jej, jesteśmy tutaj i potencjalnie możemy gdzieś znaleźć kornifera. Jak zapewne wiecie, kornifer oznacza mapę. Mapa oznacza, że w końcu się nie będę gubił we wszystkim, co tutaj się dzieje. Okej. Ale teraz ostrożniej. Dobra, ostrożniej. Może nam się uda. I tak, od razu mówię jeszcze, w dalszym ciągu zmuszony jestem grać na klawiaturze i w dalszym ciągu gubię przyciski i mieszam wszystko, więc tak, jeśli będą jakieś lamy, to wszystko jest z winy tego, że jestem przygotowany. I tak, jej, mamy kornifera. Tak dziwnie, jak dziwnie może być w Hollow Nest. Jest całkowicie nowy poziom dziwactwa w tych jaskiniach. Czy tam widzisz tą czarną bramę poniżej? Dosyć niepokojące jest być w jej pobliżu. A robię co najlepsze w mojej mocy, żeby ją unikać. Na szczęście dla mnie znalazłem inną drogę do tego miejsca. Ale no, nie ukrywam. Jestem trochę, nie wiem, czy raniony, czy coś, bo podróży przez trochę pasu. Coś takiego mówił, wiecie, nie jestem aż tak przygotowany i mamy właśnie tutaj mapę. O, ciekawe. Według tego, co tutaj widzę, to według tego, co tutaj widzę, to jesteśmy znowu na trasie do tej. No, jak mi tam. No, do tego miejsca, w którym zaczynaliśmy, co ciekawe, ale nie ukrywam, no, że z żadnej ze stron. Co? Co się stanęło? Czym wybuchłem?
A zresztą. A, chyba to wybucha. Tak, chill tu jest takie wybuchowe. Ciekawe, nie widziałem tego przejścia wcześniej, przynajmniej nie kojarzę, żebym je widział, więc... Albo to było niedostępne od tamtej strony i teraz pokazują je po prostu... Dosłownie na zasadzie dodatkowego przejścia, które możesz odkryć tylko idąc tędy. Albo po prostu byłem jak zwykle ślepy i tyle było. A okej, dobra, wniosek następny. Ten cienisty dasz nie jest wystarczający, żeby móc to zrobić. Nie, musiałem to pominąć po prostu. Jak tak patrzę, to definitywnie miałem tutaj dostęp już wcześniej. Tędy nawet... A zresztą, dobra, co ja tu będę gadał. Najważniejsze, że tak, że mam to za sobą i teraz... W sumie chyba lokacja już jest zwiedzona albo w 100%, albo prawie w 100% tylko. O. Chwila, tym zwie się też do Forgotten Crossroads. Okej, okay, to było na farcie, muszę przyznać. No i wracając jeszcze do tego, wiecie co, może warto byłoby właśnie... Zamiast się skupić na wyjściu, trasą nam już znaną, znaleźć przejście co do Crossroadsów. To wiem, może nawet tu będzie coś ciekawego. Bo no... Mówiąc prawdę, to Crossroads nadal też są dla mnie jedną wielką tajemnicą pod wieloma względami, więc... Fajnie by było je zwiedzić już tak w pełni, żeby... Nie musieć się przejmować tym, że trzeba do nich co chwilę wracać, odkrywając nowe tajemnice. Znaczy oczywiście, największą tajemnicą jest to całe czarne jajko, jakby. Dosłownie miejsce nazywa się świątynią czarnego jajka. Które jest związane właśnie z tymi maskami. Ale tak, zanim tą tajemnicę odkryjemy, to minie raczej dużo czasu. Bo nie ukrywam, ja się nie śpieszę, chciałbym po prostu jak najwięcej wyciągnąć z rozgrywki zwykłej Fallout Knighta. Powiem szczerze, podejrzewam, że patrząc na to, ile się dzieje wokół tego wszystkiego, to raczej... Delikatnie mówiąc, no raczej... To nie jest takie po prostu... Jak to się nazywa, że no... No brakuje mi słów. Nie wierzę w to po prostu, ale tak, brakuje mi słów. I przy okazji ciekawe przejście. A no tak, raczej to nie jest jakieś takie typowo poboczne, jak to było chociażby w przypadku Koloseum i innych takich. No, przynajmniej wiecie, takie jest moje uczucie w tym wszystkim. Ale dobra, mniejsza. Mniejsza. Widzimy się swoją drogą za chwilę, bo teraz zostały dni co to iść szukać kolejnych rybaków. No, dobra. A więc tak, nasz następny cel, co ciekawe, znajduje się ponownie w Crystal Peak. Bo w sumie, no nie ukrywam. Nie miałem pojęcia o tym, a tutaj patrzcie. Zaraz tylko wejdziemy na kryształowe wzgórze i zobaczycie. Choć wedle mapy jeszcze tutaj właśnie gdzieś jest jeden ukryty. Proszę, widzicie? Więc tak. O, nie ten przycisk. No oczywiście. Musiałem pomylić. Nie byłbym sobą, gdybym nie pomylił. Chociaż z 15 razy podczas odcinka. No tak. Tak. Jeszcze się moją lamą. Póki trwa. I dobra. Dobra. Udało się powrócić i teraz... Tak, teraz chyba trzeba znowu szarże tutaj wykonać. No dobra. I jesteśmy już prawie na miejscu. Jej. Mówię prawie, bo jeszcze... Jedna trasa taka została. Tutaj na szczęście jest dużo łatwiej, bo pełno kryształów, ale... Poza nimi to nic takiego. Możesz srunąć dalej. I okej. Teraz tak. Dół. A, okej, okay. Nie wiem co mnie trafiło. Chociaż podejrzewam, że jeden z laserów, nie wiem jakim cudem, ale mniejsza. I teraz tak, tutaj, kiedy już jesteśmy, to... No, tędy będzie najszybciej. Idziemy po prostu przed siebie i niedługo trafimy tam, gdzie trzeba. A, dobra, to były te takie zgnietarki. Na całe szczęście są wyłączone, byłem tyle inteligentny, żeby wajchnąć wajchę. Dobra. I proszę ci, przeciwnicy też już padają na dwa uderzenia. Przyjemne. Teraz tylko pytanie, czy to udało się tam dostaniemy tutaj do niego, czy od... Którym byśmy tam nie włazili, tak. Dla mnie to wielkie nic nie robi. Po prostu... Musimy tam dojść, się tym zająć, nie ma przebacz. Oczywiście będę pomijał wiele wrogów, wiele miejsc. Teraz tych takich... Nie ma co się z tym śpieszyć. No oczywiście, najgorszych wrogów to nie jestem w stanie na jedno uderzenie pokonać. Zgadzam, że na dwa też nie padnie. Może? Dobra, pada na dwa, przynajmniej tyle. Ale... żeby nie było. Powtórzę to, co mówiłem non-stop. I to będę mówił chyba zawsze. Strasznie nie lubię tych
mób. Ja ogólnie nie lubię tych takich dystansowych wrogów. Wiecie, nie jest to może aż taki wielki problem jak w niektórych grach. Jeśli się ogarnia. Dopóki się nie ogarnia, no to jest jednak spore. I dobra. Według tego tutaj gdzieś już udało mi się pominąć to wejście, więc tak. Cześć górnik, cześć drugi górnik. No bo jestem na dwa uderzenia, więc no. No to było jeszcze wyżej. Super. Po prostu super. Brawo dla mnie, że potrafię tak dobrze pomijać wszystko. No dobra, już chyba. Co nie wiem, czemu tutaj więcej nie sprawdziłem, czy to było jeszcze za czasów, kiedy nie miałem światełka, czy co? A. Wiecie co, nie no, wydaje mi się, że naprawdę to musiało mnie iść, bo nie miałem wtedy jeszcze światełka, to musiało być... Ja to wszystko... Wow. No, mnie się wydawało, że już miałem światło, kiedy zaglądałem do... A. Wydaje naprawdę, że już miałem dostęp do światła, kiedy tu zaglądałem, a tutaj takie nagle, no jednak nie. Tutaj? Gdzieś? A. No cóż. No to idziemy. A. I tu widać potrzeba tej zdolności, żeby móc ogarnąć, więc okej. Nie, tu będzie. No tu jakiś trik. A jednak nie było trików. Wydawało się, że tu gdzieś będzie jakiś taki sekret wielki, ale... Dobra, skoro nie ma, to lepiej dla mnie. Są tylko kryształowe muchy i moja pewna śmierć, bo nie zobaczyłem, ile mam życia, idąc tutaj. Oczywiście. Dobra. Ale nie przejmujmy się tym. Może coś jeszcze mnie się uda tutaj osiągnąć. Okej. Naprawdę spokój jest moją jedyną nadzieją na wygraną, albo chociaż przetrwanie. Dobra. Nie ma co się śpieszyć. Nie ma co się śpieszyć, po czym wpadam w kolce. Przez to, że się za bardzo śpieszę. Ta mucha jeszcze będzie mnie wkurzać. Mówię to wam. Jeszcze mi przeszkodzi w czymś. Ona jeszcze mi zepsuje tu przebieg. O dobra, nie zepsuło. To dobra, to jest naprawdę takie niespodziewane. Mniejsza. Nadal powoli trzeba iść. No! Było wredne. Okej, czyli tam nie mogę skoczyć. No! Nie wierzę. Nie wierzę w moją ramę. A, jeszcze nie siadłem na ławeczce. Nie. Wiecie co, nie. No, aż szkoda byłoby mi to wszystko wycinać. Co prawda pójdę może od innej strony, bo tam już mnie... Powiedzmy... Nie chcę iść od tamtąd, po prostu, bo nie chcę i tyle. Nie wiem, czy wam to wystarczy, chociaż... Bardziej chodzi o to, że chcę trochę urozmaicić te... wyprawy. Więc zobaczymy, co z tego wyniknie. Lecimy. Oczywiście musiałem trafić na wroga, który mnie... Okej, to jest już naprawdę... wredne. Chcę tu ustawić tylu wrogów, żeby... Nie wierzę, przez swoją głupotę straciłem wszystko. Tam był z 2000. Trudno się mówi. Odzyskamy to wszystko. Wcześniej czy później tylko. Po prostu nie wierzę w swoją głupotę. No, popełniam te same błędy. Ich trzeba unikać, a nie atakować. Tutaj chyba mogę spokojnie przelecieć, jeśli się nie mylę. Dopiero następnie, jak tam będzie miał znowu problemy. Okej. Sobie wybuchają. A tak, zapomniałem o nim. On też agresywny. No cóż. A przecież ja nie przynajmniej już to coś mam zarobione, więc... Tak.
Szybko da się to odzyskać pewnie. W sumie, tak patrząc, za takiego przeciętnego dostajemy z 20 parę. Dobra, nie jest aż tak źle odzyskać te tracone tysiące. Damy radę. Co prawda będę musiał więcej się nasiłować z tym wszystkim. Ale tak, damy radę. Przy okazji jeszcze warto byłoby z nią pogadać, bo... To jest. To jest przeciwnik? A to tutaj nie był przypadkiem NPC? Kiedyś? Tak! To jest ta jej piosenka. Czyli tu... Co ten NPC? Zmienił się we wroga. Nie, okej, okay, dziwna sprawa. Ale tak, dobra, mniejsza z tym. Weźmy ile dają energii. I pora powrócić. Co prawda teraz już jesteśmy bez brzemienia dużej sumy, której nie chcę stracić, więc tak, trochę łatwiej będzie. I... Okej. Okay. Pierwsze nie ogarnię, co się stanęło, po drugie, jej, Rancid Egg. Prawda, Rancid Egg nie jest masz takie złe, czy coś, żeby nie było. Bo okazało się, że mają jednak jakieś zastosowanie. Wiecie, no też nie będę się cieszył z Rancid Egga. Zamiast tego jajka można dostać coś dużo lepszego. Ale cóż, no. Stało się, jak się stało. Teraz już mniejsza z tym, pora się skupić na tym, by dotrzeć w prawidłowe miejsce. Zrobić, co trzeba zrobić. Inne takie. I gdzie ja idę? O nie. Nie tutaj. Ja mam iść dalej, okej. Okay. I dobra, widzę tych górników. Chociaż jednego górnika, nie jest to może wielki wróg. Ale tak, warto powalczyć. Ciekawe, co w ogóle oni mówią. Jeśli mają ten sam tekst, to... A może to jednak nie był MPC? Geek Kill Wolf. Nie, tam był inny tekst, tak, czyli... Dobrze, kojarzyłem. Może to jest jeden z wielu tekstów, które mogą się trafić, no to w takim wypadku... Mój błąd, ale jestem prawie pewien, że... Że tam był właśnie... MPC. Mniejsza, naprawdę. I tak, dobra. Jesteśmy już prawie na miejscu. Tak, w sumie już nawet jesteśmy. Między ewentualnie tylko kwestię tego tutaj fragmencika, który nie jest problemem, ani niczym tego typu. Jedyne, co może tu być problematyczne, to trochę te... Te całe... Muchy, pszczoły, czy co to tam jest. Przy czym to też nie czuję wielkiego problemu z nimi, tylko bardziej... No, że mogą mnie irytować. Ale tak, jeśli ostrożnie podchodzę do walki z nimi, no to... Nie jest aż tak strasznie źle, jakby mogło być. To nie ten etap. Jakby to kiedyś. Kiedy to nie potrafiłem nic tam zrobić. I okej, jesteśmy tu ponownie, tak. Już mamy znowu 300 ze sobą, więc... Nie ma co płakać nad tym wszystkim. Okej, dobra. Okej, ogarnięte, tak. Za dużo gadam. No cóż. Jest dziura. Ale ja nie idę do dziury. Ja chcę iść tutaj, ja chcę zobaczyć, co to się kryje. Może nawet zdobyć jakiś skarb. Znać życie prędzej niż skarba, to zdobędę jakieś tam kolejne okazje do tego, żeby zginąć. Serio. To jest trochę dziwne moim zdaniem. A, no tak, użyłem podwójnego skoku. Czego ja się spodziewałem? W sumie muszę pamiętać częściej o tym, że mam w ogóle czary dostępne. To krzyczenie we wrogów i tak dalej. No, w sumie. Problem w tym, że naprawdę... Ja wiem, że to mam, ale zapominam z tego korzystać i tak. Dobra. Ale tak, na spokojnie damy radę. Musimy dać. Więc tak. Okej, okay, w ostatniej chwili się udało. Nie. Nie wierzę. Tutaj to już totalny pech. Pech i po części moja lama. Ale tak. Głównym...
głównej mierze tym razem jestem skłonny powiedzieć, że to była kwestia pecha, nie mojej lamy, więc tak. Teraz już tam nie idziemy, teraz kiedy już wiem, co tak naprawdę się kryje w tym miejscu i... O, można iść tu albo tu, pozwól, że najpierw pójdę tu, żeby zobaczyć, co się kryje w tym miejscu. Skrót? Nie, to czy nie będzie skrót, a może? Nie. To jest skrót. No nie, dawno wyjście. Ale dobra, ten taki stwór w krysztale. Uwolni mnie. Okej. No to już uwalniam, jeśli to prosił i... Co? Oj, biedny ślimak. Uwolniłem go, ale go też tak po części... Zabiłem. I proszę, nasze to takie upadanie teraz zostało wyprzone na mroczną wersję. Więc okej, teraz mamy mroczny upadek. Okej. Dobra. No, nie wierzę. Nie wierzę, to było tak blisko, a jednak tak daleko. Dobra. Ale mniejsza o to. Był prawdziwym, więc super. Nie dali nam podróby tylko po to, żeby mnie wkurzyć, chyba. I nasz główny cel w sumie zaliczony i przy okazji zdobyliśmy jeszcze jakieś tam, no, można powiedzieć delikatne benefity poboczne w postaci tutaj właśnie mrocznej wersji tego upadku. No, że i tak nie będę używał w walce z Dęcem, nie, ale ważne, że jest. I teraz kwestia tego, dokąd prowadzi ta dziura. O, o, no to ciekawe, jest tu jakaś półka? A ja pozwólcie, że swoją drogą będę trzymał po prostu się ciągle ściany. O. Resting grounds? Okej. I co tu jest w ogóle? Aha. Zatrzymaj się ci, którzy chcą... Którzy chcą opuścić to królestwo, są przeklęci. Lepiej odpocząć tutaj, aż czas będzie, aż sam zacznie. Nadzieja i wolność. Wydawało mi się, że ta siła sama w sobie jest w stanie dać mi te rzeczy, co? A, że siła sama w sobie dała mi te rzeczy. W moich marzeniach albo snach, trudno powiedzieć co jak. Przecinałem plagę moim ostrzem. I wtedy odwróciłem ostrze przeciwko królowi. Kiedy przebudziłem się w tym święconym miejscu, zacząłem rozumieć. Ci, którzy mają nadzieję, są od razu zgładzeni. Nadal masz nadzieję, podróżniku? Uciekniesz? Czy podniesiesz ostrze i doprowadzisz do zagłady naszej dwójki? Nie, nie chcę walczyć z tobą, gościu. Zacznijmy od tego, że ja w ogóle nie powinienem, ja mam za mało życia. No proszę. Jesteśmy z powrotem w Resting Grounds. Dobra. W takim wypadku nawet nie wiem co... No dobra, nie wiem co... Nie tyle co nie wiem co powiedzieć, co raczej... Nie ma co, powiedzmy, unikać tego, przedłużać czy coś. Idziemy szybko tutaj do ławeczki, żeby się trochę podleczyć. I jak już to zrobimy, szybko pokonujemy tamtego i może odbieramy nagrodę. Za ten, jak to się nazywa, no. Za pokonanie tego cienia i zebranie, czym cienia, to jest duch, dusza czy coś takiego, ale mniejsza. Zatem za pokonanie właśnie tego wielkiego wojownika. I jak już to zrobimy, to wiecie, jej, hura, super i w ogóle może uda się też dostać kolejną nagrodę od tej ćmy, bo teraz chyba było za 900. A my mamy, gdyby tylko wpłynek by chciał normalnie działać, mamy 874, więc ta szansa na zdobycie nagrody jest spora. Ale okej, to tak. To już nieistotne. Wyzwać sen wojownika. Mam nadzieję, wojownik. Okej. Szczerze nie wiem, czy z nim walczyłem, czy nie. Nie wiem, czemu wydaje się, że jakbym już kupował kiedyś.
Może próbowałem, ale mi się nie udało. Okej. Kilkukrotnie może to zadać obrażenia, jeśli trafi. Warto to wiedzieć. Oha. Da, jeszcze tego więcej, no dawaj, więcej. Za mało tego masz. Chociaż jakiś taki dziwnie prosty się wydaje. Oczywiście otrzymuję obrażenia czasami, ale... Ale łatwo z nim wygrać. Serio, to tyle? A. Okej. O, teraz rozumiem. Ci, którzy odwracają się przeciwko królowi, są zgubieni w momencie, kiedy tylko podniosą swą broń. Nie nazwaj mnie zdrajcą. Po prostu nazwij mnie głupcem. Wiedziałem, że nie uciekniesz. Gdziekolwiek pójdziesz, będę obserwował. I zmienił się w esencję. Którą teraz dostajemy. Stówka. Równa stówka, dobra. No, równa stówka, przyjemnie. W takim też wypadku idziemy szybko do ćmy. Podebrać. Właśnie po wspaniałą, piękną nagrodę. Ciekawe, co to będzie. I jeszcze poza tym... Można to aktywować. Bo jeśli się nie mylę, mam tu jeszcze coś takiego ciekawego do zobaczenia. W tym miejscu. Co tam ciekawego? Coś do zobaczenia, bo pamiętam, że chyba tutaj było właśnie takie miejsce, które mogłem już dawno sprawdzić, ale... Z jakiegoś powodu tego nie zrobiłem. A teraz pogadajmy z nią. Okej. O, dzierżący, powróciłeś! Pozwól mi zobaczyć ostrze snów. A więc ostrze snów trzyma 900 esencji w swoim rdzeniu. Nie zaskakuje cię to, że to królestwo ma tyle ukrytych marzeń i snów? Tak. Zaczynasz je widzieć. Ich połączenie pomiędzy nami i... Połączenie pomiędzy nami i snami, które pozostawiamy. Albo marzeniami, ciężko, nie wiem, ciężko mi stwierdzić sny marzenia. Jak... Prince... Nie, zaraz, nie wiem, jak drugi w... kurzu? Czy on w pyle? Nie wiem. Aha. Nadszedł czas, byś nauczył się, jak odwiedzać miejsce połączone z tobą. Trzymaj... ostrze snów. Wysoko, czy coś takiego. Mocno. Dzierżący. I wyobraź sobie wielką bramę otwierającą się przed tobą. A może jednak to było wysoko? Nie wiem, ale... Zmasterowano bramę snów. Przytrzymaj D. Trzymaj w dół, kiedy używasz ostrza snów, by ustawić bramę snów. Trzymaj do góry, kiedy używając tego ostrza, by podróżować do bramy snów. O, czyli nowy fast travel. Znasz, co to mówi? O, ostrze snów tak jasno błyszczy. Utrzymuj to dalej, tak? Trzymaj. Powróć do mnie, gdy zdobędziesz 1200 esencji. To królestwo jest pełne starych wspomnień. Zarówno pięknych, jak i groteskowych. Odszukaj ich, odkryj je i zbieraj esencje. Dobra. Nie wiem, co więcej powiedzieć tym wszystkim, poza no dobra. Głupi byłem, robiąc to wszystko, tak? Teraz będę musiał znowu siadać przy stagu. W głupi sposób zmarnowałem energię. No cóż. Ale mniejsza o to. Teraz, kiedy już usiadłem, odnowiło się tamto. Oczywiście zepsuję znaka, bo to jest taki standard, że psuję wszystko, czego tykam. Dobra, mamy energię, to teraz... Gdzie to było? A nie, ja to już rozwaliłem. Dobra, to było i błąd, tu byłem, się wydawało, że tu nie było. A jednak byłem. I tak są takie przeciwniki. Oj, i oni też są. Jeśli nie wiem, chyba to było podwójne obrażenia czy coś, tego unikałem strasznie. Ale tak. Nie, dobra, jak już tu byłem, to mój błąd. Wybaczcie mi moje zamieszanie, ale tak, wiecie, jak to ze mną bywa. Więc tak, no.
Jednak tym czegoś takiego szczególnego nie ma. No dobra, może poza ewentualnym... ewentualnym tym, jak, znaczy ewentualną stertą wrogów, których można by było spróbować pokonać. I tak, wiem podwójnie, dobrze kojarzymy. Dobra. Skoro on stamtąd wyszedł tutaj... A, dobra, to był tylko Wanderer z Journal pewnie. No tak, i to było, no dobra, ja naprawdę... Nie wiem, co ja mam z mózgiem, ale... Zapomniałem takie podstawowe rzeczy, można powiedzieć. Dobra. No to w takim wypadku punkt kolejny to... City of Tears w sumie. Z tego co widzę, są tutaj aż poniekąd trzy do odnalezienia, więc tak. Idziemy. No jak mamy iść do miasta Westu? Tędy będzie dobra. Tędy będzie prawidłowo. Wiecie, jest tu połączenie. Nie dość, że jest połączenie, to jeszcze jest okazja do pobicia paru wrogów, żeby trochę pozarabiać. A no, jesteśmy teraz w naprawdę desperackiej potrzebie. Ja w sumie 18 tysięcy. Żeby wszystkie te przypinki już w końcu ulepszyć. Dobra. A nie, dobra, już jesteśmy przy tej windzie. Nawet nie musimy jednak iść tamtej windzie. No to będziemy polować tylko na strażników w mieście. Nie ma co się przejmować. Dobra. Lądujemy tutaj. A oznacza to mniej więcej tyle, że jesteśmy już prawie na miejscu. Jak tak myślę. I proszę, z takiego zwykłego dostajemy tutaj 15. Za niego trzeba dwa ciosy, dostajemy ile? 16. No, nie są to największe liczby, ale... Wiecie, też nie ma co narzekać. Takich wrogów to jest pełno, więc... Nawet jeśli dostajemy niewiele, no to... Przez to, ilu ich tu jest, szybko się wzbogaci. No plus też to, trzeba zawsze pamiętać, że to są wrogowie jednak w miarę słabi. No tak, no dwa ciosy tak po prostu, to co to takiego? W szczególności jakich sposób atakowania i tak dalej nie są jakieś szczególnie trudne. Nie, nie, nie jedź do góry, proszę cię, winda. O, cześć, wróg. Dobra. I okej. Jedź, winda, wyżej. Ja tutaj gościa pokonam. I tego drugiego gościa, bo nie mogę po prostu przegapić darmowych pieniążków. I tak, wiesz, nie powinniśmy mieć pieniążków. Ale tak, to po prostu darmowy jego geo, tak lepiej. No. Nie mogę przegapić. No, darmowy geo po prostu jest tym, czego nam teraz najbardziej potrzeba w sumie, jeśli chcemy no, odnieść sukces w ulepszaniu właśnie tych przepinków. Jest tak. Pierwsze co tutaj, on gdzieś jest. Więc muszę po prostu znaleźć odpowiedź, gdzie. A nie, nie tutaj, to co? A, czyli to była inna lokacja już. Dobra, czyli to chyba jest traktowane rzeka Waterways'y. Okej. Okay. Dobrze wiedzieć, szczerze. W takim wypadku wiem, że to tutaj muszę w głównej mierze się skupić na tym wszystkim. Okej, okay, 3 to za mało, żeby go pokonać. 3 strzały i chyba 4 ataki z mieczyka. Oj, wytrzymali bardzo. Ale też sporo geodaj, więc nie ma co się dziwić. I tak, jednak nadal przez to, jak ciężko z nimi walczyć, będę starał się ich unikać. Mam niby cień z tego dasza, którym bym mógł w sumie ich unicestwiać bardzo szybko, gdybym go w sumie wziął lepszy. Tutaj cię wziął szarpsza doła i ewentualnie tego Dashmastera. Ale no teraz jakoś to jakoś nie czuję tej potrzeby. To jest kolejne, ale nie, tutaj wydaje się, że powinno być gdzieś. Ciekawe, nie mogę zajrzeć. No i oczywiście musiał trafić ostatecznie. Okej, okay, prawie zginęłem, ale warto było dla 80. I dobra, skoro tam nie mogę zajrzeć, to może tutaj coś? W sumie muszę zajrzeć do każdego możliwego budynku. Nie ukrywajmy, jeśli w jakimś budynku można być, można do niego wejść. Serio? Tak po prostu? No to serio?
Teraz muszę go pokonać, by móc stąd wyjść. Okej. Super. Po prostu super. Okej, to jest wszystko. Zmusić go do ataku, przeskoczyć, czym przetoszować za niego i potem bić go od plecu. Czemu o tym nie pomyślałem? Głupi jestem. Rola mniejsza. Tak. Teraz możemy pójść do Waterwaysów i tam, ewentualnie ten nowy sektor, gdzie jeszcze tutaj w tym ponoć jest właśnie ten grabli. Szczerze powiedziawszy, chyba bardzo ostrożnie do tego podchodzić. Jak się za późno zdaszuje, to już to nie wyjdzie. Ale faktycznie można w ten sposób do nich podejść. Dobra. A, dobra, jednak walka z nim jest dosyć przyjemna. Okej. Nadal nie uważam, żeby byli zbyt łatwi do pokonania i tak dalej. Nie jest może aż tak źle, jak mi się wydawało się. I okej. Po raz kolejny to powtórzę. I chcemy iść tutaj, to trzeba iść do góry, do góry i do góry. No dobra. Dobra, tak trzeba. Wiecie, nie będę narzekał. Przynajmniej, no, najważniejsze jest to, że znajdziemy kolejnego tego robaczka. Graba. Jak wiadomo, każdy grab, każdy robaczek, jak zwał, tak zwał, no, po prostu to jest tak cenne zdobycz, takie cenne wsparcie, przez co ile geo oni dają. Wiecie, ten ojczulek, czy jak mi tam, no, ten taki z wąsem, co tam był oryginalnie sam, do... W sumie, czy on był oryginalnie sam? Chyba tak, chyba dopóki nie przeprowadziłem żadnego graba, to tak. Zresztą już nawet nie pamiętam, wydaje mi się, że był, ale... Prawda jest taka, że tyle czasu już minęło, że do... W mojej pamięci może być różne. I proszę, nowy sektor. Ciekawe, że tutaj naprawdę nigdy nie zajrzałem. No sektor nie wydaje się być jakiś taki wielce ukryty ani nic. Dobra. Okej. Dobra, muszę się raz uleczyć. Dobrze, dobrze, daliśmy radę. I przy okazji wybaczę, jeśli są jakieś takie momenty, w których cicho siedzę czy coś. No tak to jest po prostu, jak się skupiam w takich rzeczach, że potem zapominam o tym, że mam gadać do monitora. I dobra. To jest takie... Oj, zawalone. No nie jest to wielki problem, jak widać, ale... A niestety... Z windy to mnie nie pokorzystamy. I można iść tam, albo tutaj. Czego by tu zacząć? No, pójdę tu. Bo jest symbol ławeczki. No wiecie, ławeczka to zazwyczaj pozytywne sprawy. No, dokładnie, pozytywne. Mam ławeczkę. Więc jej, ławeczka. Ławeczki są fajne. I ogólnie ławki są dosyć fajne. Wiecie, można zawsze sobie usiąść, odpocząć. Mimo tego, że w naszym kraju to się kojarzą głównie z pijakami. Przynajmniej u mnie w regionie tak jest, nie wiem jak u was. A w Hollow Knightie to jeszcze podwójnie. Punkt zapisu i inne takie pozytywy. Zresztą, czy były jakiekolwiek negatywne kiedyś działania ławeczki? Dobra, dwa razy. Raz to było tam ostatnio w tej wiosce całej, tej jakby pajęczej. No nie wiem, czy pamiętacie, po prostu nas tam porwano, tak jakby. Drugi raz to chyba było u tego... Jedynego w sumie żywego ślimaka, tego jakby, którego spotkaliśmy na początku gry. Tak, u niego też, bo tam w sumie nas uśpił czy coś, zamknął w tym po drugiej stronie, ucząc nas przy okazji też pierwszego zaklęcia. Nie, dobra, u niego to nie była oweczka. Nie, u niego to zaklęcie spowodowało, że zemdleliśmy. Mój błąd. Dobra. Nie, on akurat był w porządku, tylko magia okazała się zbyt mocna dla nas. Dobrze, tutaj mamy przejście, które w sumie chyba będzie łączyć nam to wszystko jakimś skrótem z miejscem, do którego zaglądaliśmy wcześniej. Może... Nie, definitywnie tutaj nie byliśmy. A dobra, to wszystko tłumaczy, była bramka. Okej. Super, czyli kolejny skrót. No i tak, w sumie to... Już się plączę w tym, co mówiłem, ale dobra. No, raz mówiąc, ławeczki to raczej jest pozytywna sprawa.
Nie ma co się ich obawiać, przejmować czy coś. A według tego to gdzieś tutaj powinien być ten kolega Grab, ale go jakoś nie widzę. Zaraz go znajdziemy, oczywiście, tym się nie przejmujcie. Tylko... Dobra, widzę cię kolego. Nie podoba mi się co? Czemu? Gro, czemu mi to robisz? Nie, ja nie chcę! Gro, naprawdę, czemu mi to robisz? Ja chcę tu spokojnie pozbierać koleżków! Te graby, a nie jakieś jeszcze tutaj wielkie wojny robić. Tak, za mało było. Trzeba dwóch dać. Oczywiście. Jak jednego pokonasz, no to naturalnie wygrasz w ciebie dwójkę. To jest naturalna kolej rzeczy. Jak jednego pokonasz, to dwóch tym bardziej musisz dać radę. Nie. Jeszcze raz nie. Dobra. A więc tak się to prezentuje. No co mogę powiedzieć na co? Chyba pora zagrać w takim razie. W taki sposób. Pewnie na tym stracę. Nie ukrywam, jestem tylko prawie że w pełni świadom, ale... Okej, dobra. Opłaciło się, co? Żebym tak coś zapowiada. Jeśli ich mam na jedno uderzenie, największy zasięg teraz mam. Bo w sumie jestem spod tym na Long Nail, a nie na... Czy właśnie na Marków Pride, a nie na Long Nailu. Nie, będzie dobrze. Zobaczycie co. Będzie dobrze. I przy okazji, jak jeszcze przy tym jesteśmy, to teraz pójdę tą drugą trasą. Skoro pierwsza okazała się być drogą do straszliwego, złego, niedobrego bossa. No cóż. Ale dobra, na Long Nailu. Boże, będzie to się... Jakim Long Nail? Mark of Pride. Pride. Mark of Pride. Dostanę od modliszków. Okej. Mniejsza to. A, dobra, czyli ta trasa była jednak do niego. I żeby pokonać bossa, znaczy boss nie jest po to, żeby odblokować jego. Dobra. Przynajmniej to jest pocieszające, że nie będę musiał się z tym użerać. Ale prawda jest taka, że wiecie, no jak już trafiłem, to czemu by nie? Warto spróbować. Potem ewentualnie jeszcze może dzisiaj wrócimy do tego Hive Knighta. Chociaż nie, Hive Knight jest... Znaczy, on był Hive Knight, a może to był Protector of Hive, nie jestem pewien. Nie się wiesz, znaczy nie Hyde, tylko Hive. Wiecie, giwe. Nie wejdę, oczywiście, że nie wejdę. Mogłbyś szczerze odpuścić te windy. Przynajmniej teraz, kiedy mam to skakanie. Jestem w stanie być szybszy od windy, chyba. Cześć, mój cieniu. I chyba zginął jeden czas szybciej. Ale dobra, wiecie co, nie, ja muszę spróbować swoich sił. Tak łatwo się nie poddam. Do 4 razy sztuka, że tak nazwę, czyli jeszcze 3 próby. Okej, szybko ich pokonuję, muszę przyznać. Nie wiem, czy to jest zasługa Fragile Strength, które sobie dodałem, czy jednak tego, że po prostu oni są mało wytrzymali. Chociaż obstawiam, że możliwe, że obie rzeczy. Okej. Kolejni, serio? Gro, nie przesadzasz trochę? Nie, ale dobra, wiecie co? Brute force'em to zrobimy, po prostu nie przejmując się niczym, będziemy po prostu klikać tego.
Kiksa, żeby machać tym swoim ostrzykiem. Mając nadzieję, że to ich pokona. GG? Serio? To tyle? Ja za pierwszym razem tutaj zginęłem? Ja dobra, definitywnie ten Fragile Strength musi dużo pomagać tym wszystkim. Nie liczyłem wcześniej ilość ciosów, więc wiecie, no. Nie wiem jak to poprawiło, ale to jest taka dobra przypinka, nie wiecie co, jak tylko się stanie niezniszczalna, to będę ją trzymał chyba zawsze ze sobą. I co my tu mamy? Pierwsza rzecz, to tutaj mamy Hallowed Seal, okej. Okay. Jadą pieniądze. A drugie, kolejna fortuna, tym razem tutaj w postaci skrzynki 620, no. Pokażę sumka. To mi tyle, ile straciliśmy dzisiaj, mniej więcej to już chyba odrobiłem. A póki co idźmy jeszcze zobaczyć, co dalej się kryje w tym miejscu. Poza tym rzeczywiście pewnie zgubię się. No, najprościej w świecie nie mam teraz tego wszystkiego do nawigacji. Nie mam też zbierania geo. Ani nie mam mojej chciwości, która daje więcej geo. A wiecie, coś za coś. Trzeba było spróbować. O nie! Nie, błagam, nie mówcie mi, że teraz będę musiał wszystko od początku robić. Powinda mi odjechała, no oczywiście. Oczywiście. Nie, nie. To jest po prostu mój pech. Albo może inaczej, mój fart, bardziej nawet niż mój pech. Ale dobra. No dobra. Udało się. Wow. No, no tak. I proszę, nam tu udało się od razu ją aktywować do powrotu. Tak ekspresnie. Dobra. Ale mniejsza z tym. Po prostu idźmy zobaczyć, dokąd nas to zaprowadzi. I co i jak. Może jeszcze jakieś tutaj fajne rzeczy znajdziemy. Aha. Okej. Okej, okej. Dobra, rozumiem. Inspekt. Mamy sobie oglądać miasto. Jak ładnie. Ale tak, to chyba nie muszę wam mówić, co to jest. No naprawdę, chyba nie trzeba. Nie wierzę, znowu miałem plan jeden, a wyszło według drugiego. No, dobra, jeśli tak, to tak. No. Ciekawe, czy chyba to będzie inaczej niż wcześniej. Nie zapowiada się, dalej nie można gadać normalnie. Więc znowu robimy to samo. Dla króla miłowanego. Zasnąć, służyć. Więzi muszą pozostać. Zostać. Pozostać. Pozostać. I nadal mi pozostać, więc starczy tego. Dziękuję bardzo. Trzecia maska jest nasza. A w sumie wiecie, co to oznacza? Prawdopodobnie. Prawdopodobnie, cóż. Będziemy mogli się dowiedzieć coś więcej, co się dzieje z tym jajkiem samym tam czarnym. Chociaż nie ukrywam, no raczej nie chciałbym tam iść. Trochę się obawiam tego, co tam się kryje. Ale dobra. Chociaż nie, dobra. Usunęliśmy to, ale w sumie nic się nie zmieniło. Zwłaszcza, żeby coś więcej. Dobra, czy te maski to chyba nie wszystko, jeszcze coś tam trzeba zrobić. Nie wiem, ale dobra. A, w sumie mamy już 50 minut, wiecie co. To chyba by było na tyle. Ja, polowanie na graby będziemy musieli dokończyć kiedy indziej. No, niestety, tak to wynikło, że jak zwykle plany poszły inaczej niż zamierzałem. Ale tak. Jedno co mogę powiedzieć to tyle, że mam nadzieję, że wam się podobało, bo jestem po prostu zachwycony moimi umiejętnościami zarówno lamienia, jak i poradzenia sobie z sytuacją. I cóż, następny odcinek będzie już... W sumie, co ciekawe, za dwa dni wyjątkowo, bo tak, mimo tego, że widzicie to w piątek i dosłownie ten sam dzień, w który to nagrywam, taka ciekawostka, to jutro oczywiście będzie ten, jak to się nazywa, Mortal Shell.
I cóż, jako że niedawno udało się zakończyć już przygody z Swag & Sorcery, to dopóki nie przygotuję jeszcze kolejnej gry, to Hollow Knight będzie trochę częściej. Więc no, cieszcie się póki możecie. My zdobywamy esencję i na tym kończę, więc trzymajcie się i hej hej!